cześć.pl. Cześć, witajcie. Dzisiaj prosta porada, dzięki której będziecie mogli kopiować i przenosić zawartość schowka systemowego w programie VirtualBox między uruchomionymi wirtualnymi maszynami. Kopiowanie danych może się przydać, jeżeli jednocześnie korzystamy z dwóch systemów, na przykład w systemie Windows w programie VirtualBox mamy uruchomionego Linuxa. Jeżeli chcemy coś skopiować, najpierw musimy włączyć tę funkcję, tak więc uruchamiamy program VirtualBox, następnie klikamy interesującą nas maszynę, a dalej klikamy ikonę Settings. W nowym okienku odnajdujemy zakładkę General i w ramach tej zakładki kolejną zakładkę Advanced. Teraz w głównym menu odszukujemy pozycję Shared Clipboard i musimy zaznaczyć z rozwijanego menu, aby dzielenie schowka było możliwe w obie strony. Mamy do wyboru kilka opcji. Domyślna opcja to wyłączona funkcja. Możemy ją włączyć na zasadzie kopiowania między hostowanym systemem a domyślnym systemem, między domyślnym systemem a hostowanym urządzeniem, a także w dwie strony. I tę ostatnią opcję, czyli Bidirectional, wybieramy. I to wszystko. Teraz wystarczy kliknąć OK i kiedy uruchomimy system, kopiowanie zawartości schowka powinno być już dostępne. Możliwa jest także druga ciekawa opcja, skorzystanie z funkcji przenieś i upuść, czyli drag and drop. Możemy ją tak samo włączyć. Dzięki temu będziemy mogli przenosić zawartość między jednym i drugim systemem i po prostu upuszczać ją w okno interesującej nas maszyny. Odwiedzajcie naszą stronę, zwłaszcza dział News i artykuły. Znajdziecie tam sporo ciekawych porad i tematów. No i subskrybujcie nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia.